Cześć robaczki, nowy dzień, nowe możliwości. W tym filmie powiem Wam na kolejne często pojawiające się pytanie, które myślałam, że już jest na tyle oczywiste, że nie wymaga wyjaśnień, ale dlatego, że się ciągle pojawia, to postanowiłam nagrać na ten temat film, a mianowicie, czy można jeść jajka codziennie i ile ich można jeść codziennie. Mam na imię Ania, dla tych, którzy mnie nie znają, którzy są tutaj pierwszy raz, witam Was serdecznie. Jestem współzałożycielem Strefy Przemian i codziennie pomagam setkom osób osiągać zarówno te cele treningowe, dietetyczne, zdrowotne, sylwetkowe. Także witam Was serdecznie raz jeszcze. A jeżeli jesteście tutaj z powrotem, no to już wszystko wiecie. I jeżeli tego typu film, takie informacje wydają Wam się przydatne, to bardzo Was proszę, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, przycisk jest gdzieś poniżej i możecie też mnie obserwować na Instagramie. Jeżeli będę łapała lekką zadyszkę, to wybaczcie, ale zbliża się już 8 miesiąc ciąży i zaczyna się robić naprawdę ciężko. A teraz od razu przechodzimy do odpowiedzi na to pytanie i potem uzasadnienia, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Po pierwsze, trzeba sobie powiedzieć, że winowajcą tego jakże częstego pytania jest cholesterol. Jeszcze wiele, no może niewiele, właściwie kilka lat temu mówiło się, że jajka podnoszą cholesterol i mają zły wpływ na nasze zdrowie, mogą prowadzić do zawałów serca z racji tego, że cholesterol równa się zawał serca. Natomiast dużo się w tym temacie zmieniło. Jeżeli miałabym bardzo krótko odpowiedzieć na to pytanie, to jak najbardziej możecie, a wręcz powinniście jeść jajka codziennie. Chodzi tutaj głównie o żółtko, nie o białko, dlatego że to żółtko ma najwięcej wartości odżywczych, natomiast nie ma jako tako limitu, jeżeli chodzi o jajka. I zaraz wytłumaczę dlaczego i też wytłumaczę, jak to jest z tym cholesterolem. Przede wszystkim punkt pierwszy to fakt, że ciężko o bardziej odżywczy produkt, oczywiście mówimy o dobrej jakości jajkach, niż żółtko. Żółtko zawiera zarówno witaminę A, witaminy z grupy B, selen. Jest to bardzo odżywcze, napakowane, skondensowane jedzenie, także jajka są jednym z bardziej odżywczych produktów, pewnie poza podrobami. I no tak na logikę, jeżeli z tego jajka miał się wykluć, brzydko mówiąc i nikogo nie obrażając, kurczaczek, no to ono musiało mieć wszystkie te wartości odżywcze, żeby to życie miało szansę się rozwinąć. Mam nadzieję, że tutaj nikogo zaraz nie obruszę, nie obrażę, ale takie są fakty. Więc te jajka są bardzo mocno naładowane odżywczo, także dostarczają nam wszelkich witamin, które możemy na co dzień potrzebować, więc jak najbardziej powinniśmy je jeść. Mówiąc o witaminach, chciałabym dzisiaj podziękować sponsorowi filmu Prima Biotic. Wiecie, że ja biorę regularnie, w ciąży również. Jest to kolagen wołowy. Kolagen to nie tylko kwestia poprawy włosów czy paznokci. Tutaj też mamy witaminy typu A, E. Zbliża się wielkimi krokami Dzień Matki. Jest to również super prezent na taką okazję. Dostajecie 30 shotów na miesiąc. Shot wypijacie czy to do śniadania, czy do obiadu, czy pomiędzy posiłkami, jak Wam wygodniej, w zależności od tego też jak wygląda Wasza dieta. Super wspomaga regenerację międzytreningową. Oczywiście w przypadku ciąży zawsze ustalcie z lekarzem, pokażcie mu po prostu produkt, skład tego produktu, czy to jest ok, żebyście ten kolagen stosowali. Myślę, że nie powinno być problemu, tym bardziej, że kolagen w ciąży również jest niesamowicie istotny. Macie zawsze z kodem ANIAK H10% zniżkę na ten kolagen, także absolutnie korzystajcie, jest to mega wygodne. Teraz zbliżamy się do okresu wakacyjnego, czyli będziemy dużo podróżować. Niewiele to waży, fajnie to ze sobą zabrać gdzieś na urlop w postaci X buteleczek, które potrzebujemy na dany okres czasu. Nie mogłabym zachwalać bardziej tego produktu, jest to jeden z niewielu suplementów, które biorę i uważam, że naprawdę warto. Link oczywiście jest poniżej w opisie filmiku i tam też jest kod, gdybyście zapomnieli, jaki ten kod jest. Punkt drugi, czyli podnoszenie cholesterolu przez jajka.
Po pierwsze, nasza wątroba codziennie produkuje X ilość cholesterolu i jeżeli danego dnia zjemy go trochę więcej, to ten poziom zostanie wyrównany przez nasz organizm. To znaczy, że nasza wątroba po prostu wyprodukuje go troszeczkę mniej. Po drugie, u 70% populacji jajka w ogóle nie podnoszą cholesterolu, a u tych 30%, u których podnosi się ten cholesterol, to jest to ten cholesterol LDL, czyli ten tak zwany dobry cholesterol. Jeżeli macie ochotę poczytać więcej na temat cholesterolu i tym, że jajka niekoniecznie mają wpływ na... niekoniecznie nie mają negatywnego wpływu na cholesterol, ale też w ogóle więcej badań na temat samego cholesterolu, że nie jest on wcale taki śmiercionośny dla naszego organizmu, to polecam książkę Cholesterol naukowe kłamstwo, bodajże jak wpiszecie taki tytuł, to powinno wam wyskoczyć i wtedy będziecie mogli dużo więcej informacji na ten temat zdobyć. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, nasz organizm jest na tyle inteligentny, że ten poziom sam wyrówna. Punkt trzeci, tak jak powiedziałam, tylko się przejęzyczyłam, jajka podnoszą, jeżeli już, to ten dobry cholesterol HDL, nie LDL. I ten wyższy cholesterol HDL jest powiązany z mniejszym prawdopodobieństwem zachorowań na choroby serca, z mniejszym prawdopodobieństwem udarów, czyli on nas chroni tak naprawdę przed takimi schorzeniami, z którymi trochę ten cholesterol zazwyczaj kojarzymy, a nic bardziej mylnego. Kolejny punkt, jest udowodnione, że jajka, a tak naprawdę żółtka, podnoszą poziom m.in. luteiny, która jest bardzo ważna dla naszych oczu, czyli wspomaga nasze oczy. Wiadomo, że z wiekiem wzrok się pogarsza. Także jedzenie jajek może mieć również wpływ na to, jak ten nasz wzrok funkcjonuje i jak ten nasz wzrok funkcjonuje również za dobrych parę lat. Kolejna kwestia to omega-3, które są bardzo zdrowe, szczególnie potrzebne dla nas kobiet, ale nie tylko. Jest udowodnione, są jakby badania w tym kierunku, które pokazują, że jedzenie jajek obniża poziom trójglicerydów we krwi, na co też powinniśmy patrzeć swoją drogą przy takich badaniach cholesterolu, czyli nie tylko na sam cholesterol, ale również na trójglicerydy. Są one bardzo ważne dla naszego zdrowia, także sam fakt, że jajka są tak bogate w kwasy omega-3, również powinno być bardzo istotnym czynnikiem. Jednocześnie to, co również warto wspomnieć, co może nie dotyczy bezpośrednio zdrowia, ale jednak, to, że jajka są sycące, dlatego że żółtko ma dużo tłuszczu, dużo wartości odżywczych. Jajka sprawiają, że jesteśmy najedzeni na dłużej, nie mamy takiej potrzeby, żeby sięgać po drugie, trzecie, czwarte śniadanie zaraz na godzinę po tym, jak dopiero co zjedliśmy, co może nam również pomóc przy odchudzaniu, dlatego na diecie ketogenicznej tak dużo zjadamy jajek. Poza tym można zrobić z nich naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych dań i zarówno i słodkich, jak i słonych, więc może bardzo to również pomóc w procesie odchudzania. Podsumowując ten film, jak najbardziej możemy jeść jajka codziennie, jak najbardziej możemy jeść ich trochę więcej, nie ma tu żadnych ograniczeń, wręcz powinniśmy je jeść, bo są niesamowicie odżywcze. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli chcecie się dowiedzieć troszeczkę więcej na temat cholesterolu, to tak jak powiedziałam, to jest mega fajna książka, absolutnie nie jest to sponsorowane, po prostu sama miałam możliwość jej przeczytania. A teraz odsyłam Was do mojego ostatniego filmu, a właściwie jednego z ostatnich filmów o tym, jak przestać jeść słodycze i schudnąć, czyli właściwie najbardziej popularne pytanie chyba zarówno tutaj, jak i na Instagramie. Na dzisiaj to już wszystko, bardzo Wam serdecznie dziękuję i zdrowego odchudzania życzę Wam, Ania, na razie, cześć!